Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się po raz drugi tego dnia w grze Regalia of Menhent Monarch. Więc tak, okazuje się, że miejsce, w którym przerwałem, nie miało żadnego zapisu, więc byłem dosłownie zmuszony wysłuchać wszystkiego ponownie, jak mówiłem. Bo niestety byłem zmuszony przerwać i tak dalej, ale mniejsza. Więc tak, ponownie idziemy do ducha dziadka i zobaczymy, jak się potoczy dalej to wszystko. Okej. Nasty buggers them FUs. So it looks like you'll be needing my help after all, eh? Ah, funny how it works. Yes, the irony is not lost on us. Just tell me what to do. Let me see. Swoją drogą, duch tego dziadka dosyć fajny. Chociaż i tak, muszę przyznać, te postacie początkowe nie podobają mi się z estetyki. On natomiast jest fajny. Someone to move here. Any pair of hands would be a resource right now. Also, perhaps it'd be worth looking into that whole debt business, you know? What do you mean? That loan shark ain't exactly what I'd call the most trustworthy person around. What you got was scraps, and we need facts, writs, documents, the whole story, my boy. Call me a sentimental dead sod. But I can't imagine my kiddos ruining the kingdom over money. Krusi mentioned wars. Crusades. There you go. Something worth looking into, hmm? Ah, and Sonny, you're not alone. Those sisters of yours, that stern-looking chap, you're all House Lauren. Do not try to think everything through by yourself. You have four heads. Use them. No, tak. Wszyscy jesteście, nie powiem szczerze, nie wiem, czy on jest też tym, jak to się nazywa, Lorenem, ale niech będzie, że tak. Oh, right. About that. I'm hopping in. Huh? Don't harm me, boy. Like it or not, technically, I'm inside you now. No, niestety trochę ma racji. Dosyć to było głupie, nadal moim zdaniem, ale no, tak. Ew. And this means our fates are tied for now. And believe me, you'll need me. Oh, yes. In other words, you'll be lugging me around wherever you go. Jest tutaj przyjemniejszy wizerunek, ale okej. Oh, gods. Oh, just kidding. But I appreciate the enthusiasm. My spirit is bound to these walls, likely for good. Oj, trochę smutne. Bloody shame, ale tak. I would love to see how the world's changed over all these centuries. Nie dziwię ci się, duchu. What was it like back then, Grandpa? Probably nicer if you don't count the gnomes. I'll tell you some other time. Okay, dobra. Cool. The gnomes. But the gnomes are still around. They are? Aha. I są jakieś kłopoty chyba. I knew it! Business-savvy midgets! They don't pray you faster than a gambler with a stacked deck! That's great! Irritating and bipolar, I see. Gwen? Now, I may be a racist old codger who has mixed feelings about them gnomes, but they know their stuff, and you do need their stuff. Okej, okay. Ciekawa sprawa. No, mam nadzieję, że Gwen niedługo wyjaśni cokolwiek, a nie tylko... Dialogi, bo na symulator gadania to jeszcze nie pisze. Witches? Surely you've heard. Pretty much everything they touch turns to gold. And you need gold, no? You're gonna need trade routes. And they're born tradesmen, Sonny. If anyone can help you make the coin flow again, it's them. As much as it cramps my spectral butt to say so. I see. Right. Time to get to work. Oh, one more thing. Before you do anything, Sonny, have you, taken a good look around? Castle's a mess. Unless you want to be king for dust mites, I'd suggest the four of you grab a mop and declutter it. Yeah. Rozsądne dosyć podejście. Więc no way in hell I'm going to clean. Yeah. Pani się znalazła. I'm allergic to dust. No, dobra. Gee,
Thanks, guys. Oczywiście. Można było się spodziewać. Nikt nie będzie sprzątał, tylko my. Dobra. Dobra. Królewska rodzina nie ma wyboru. Musi zbudować Askalię. Choćby przez to, żeby pozbyć się... Krusyja? Może jakoś tak. Zgodnie z zaleceniem dziadka, Kay i Griffith wchodzą do zniszczonych zamkowych komnat i przystępują do wiosennych porządków. Dobra. Okej. Co właściwie mamy sprzątać? No wiesz... Takie tam. Pajęczyny, gruzy, roztocza. No nareszcie chyba będzie jakaś akcja. O rany! Na Bogu, jakie to wielkie. I brzydkie. Może to matka tych wszystkich kreatur? Ciekawe, czy umie latać. Naprawdę musimy teraz o tym dyskutować? Po prostu ją walnij, grzmotnij z całej siły. Dobra, czyli chyba mamy walkę. Zadka naszych bohaterów akatują tak. Atakują piszczący mieszkańcy zamku. Cel główny pokonaj wszystkich przeciwników, okej. Listy dostępnych postaci, kliknij lewym wybrany port, następnie przytrzymaj lewa, aby... nad dowolnym niebieskim polem, aby wysłać tam postać. Kliknij prawa, aby anulować wybór, okej. Ja, że nie wiem, jaki ma to wpływ na wszystko, ale niech będzie, że tutaj... A jego dałbym... Powiem szczerze, że tu może, jako że on ma pistoleta. Ale to rozmieszczenie, jak proponuję, tak. Okej. Powiedzmy, że jednak pójdę bardziej na swoje gusta i zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Punkty autor... A, nie zdążyłem przeczytać, co działa, ale okej. Podczas swojej aktywacji każdy uczestnik bitwy może się poruszyć lub wykonać akcję w dowolnej kolejności. Uczestnicy bitwy mogą się poruszać kilkakrotnie w czasie swojej akcji, ale mają jeszcze punkty. Mogą jednak wykonać tylko jedną akcję na aktywację, na przykład użyć umiejętności albo przedmiotu. Kiedy zakończ aktywację Kaya, czym Kaya w sumie wciskając spację. Zignorujcie wszystkie bariery, skup się na przemieszczeniu swoich postaci i użyj jednej czy dwóch umiejętności, żeby zorientować się, na czym polegają, okej. Pasek skrótów ze wszystkimi dostępnymi akcjami, okej. Przesuwając kursor na ikony, wyświetlasz dodatkowe informacje. Obrażenia, zasięg, czasodnowienie, ewentualnie efekty. Możesz anulować przyciskiem, okej. Okay. I czym jest autorytet? Autorytet pozwala ci zdobyć przewagę w walce. Są dwa sposoby korzystania z niego. Za jeden punkt możesz uzyskać efekt błysku na aktywnej postaci, jeżeli to użycie nowej umiejętności w tej samej turze. Dwa punkty pozwalają aktywnej postaci skorzystać z super umiejętności. Mamy maksymalnie 5, okej. Okay. Nie wiem, jaki jest wpływ, ale dobra. Zadaję wybranemu celowi 7 obrażeń, jako obrażenia fizyczne wkłada efekt osłabienia. Okej, okay, tutaj mamy rozkaz. Tutaj smagnięcie, czyli po prostu atak, a tutaj inspiracje. Okej, okay, niepozorny bohater. Punkty życia, tutaj nie wiem co jest. Energia bitewna. Generuje jeden ładunek energii bitewnej, ilekroć Kai użyje umiejętności. Kiedy zbierają się 3 ładunki, zostaną wpłynięty tym inny efekt krzepa, zwinność, tarcza lub kojarzość. Wybrałem losowo. Okej. Okay. Powiem szczerze, nie wiem jak to ma wyglądać. Więc tak. Powiedzmy, że póki co może tutaj bym podszedł. O, jeszcze jedno pole. I może uda się strzelić. Uwaga, uwaga. I piu. Fajne. Ale powiem szczerze, jedna rzecz mi się nie podoba. Tempo jest trochę za wolne może. Nie, dobra, póki co zostawię jeszcze powolne. Później zobaczymy. No to patrz, ciekawe, bo to jest... Każdy ma swoje imię. Okej. Okay. Griffith, ty co masz? Precyzyjne uderzenie, zdaję wybranym wrogowi 80%. Jako obrażenie nakłada oderwanie. Tutaj mamy prostsze wezwanie. Tam wyzwanie, w sumie nie wezwanie. Nakłada prowokację i oślepienie. I to jak działają efekty. Zmniejsza szansę na trafienie wszystkimi umiejętnościami 25%. Zmusza do dotkowania postaci korzystającej z efektu. Oderwanie, okej, okay, to jest takie czas półksiężyca. O! I dynamiczne wejście. Hmm.
A, to jest w ogóle napisane, zawsze trafia. Dobra. Powiedzmy, że podejdzie tutaj. Tutaj. I... Mhm. Jeśli tego wybiorę... A, dobra, atakuję wszystkich. Fajne. Więc zobaczymy, jak to zdziała. O, tamtego ubiłem. I mógłbym błysk zrobić, ale póki co nie chcę marnować takich rzeczy, więc powiedzmy, że nie. Głowę działo. Uj. Strzelają w nas kurzem. A, pierwsze bitwy są muszę zdrowie i osłony. Powinniśmy widzieć być poziom zdrowia, uczestnika bitwy oraz wartość osłon. Zdrowanie odzyskuje się w czasie walki, oczywiście. Zamiast tego uczestnicy mogą otrzymać tymczasowe osłony, które mówimy w chłonie obrażeń, ponieważ one są używane przed zdrowiem, warto stworzyć się zawczasu pomocą umiejętności przedmiotów. I dobra, warto wiedzieć. A, póki co podejdziemy tak. I tym dziabniemy, może się uda pokonać. Minimalnie, ale jednak nie. Smutne. Dobra, to wycofaj się. Zobaczymy, jak to zadziała. A, też kichnie. No niestety. Oczywiście, nie ukrywam, prawdopodobnie nie będę za bardzo się tutaj odnajdywał w tej rozgrywce. Póki co, więc co? Bardzo możliwe, że w sumie to nawet nie będę optymalnie za bardzo grał. Więc no, będzie, że mi to wybaczycie. I teraz tak, dziabiem tutaj. Wolę mieć dwóch już gotowych do pokonania, niż tylko jednego. Tak, no i oczywiście strzeli pyłowym działem, więc sporo obrażeń. Słyszysz te głosy, o co chodzi? Może tam były jakieś inne efekty. Jeśli mogę dokładać cele pozytywne, to negatywne efekty. Dobra, to jest w sumie zauważam to sam. Okej. W sumie nie sprawdziłem, jakie on ma zdolność. No trudno. To strzelimy do tego. Nie jest to może najbardziej optymalne, ale... I tak, piu, żeby się go pozbyć. Energia bitewna. Dobra, czyli jakiś efekt został nałożony. I w sumie nie jak on tam podbiegnie. Może nie jest to zbyt rozsądne, ale... No trzeba pomału się już pozbywać wrogów, więc tak. O, pudło. W ogóle go atak się odnawia ciągle. To jest jego podstawowa zdolność. Jaką on w ogóle ma? Jegość w walce zapewnia 3 punkty ruchu, ilekroć... Ona wroga, okej. Ma także chyżość. Nieco jest obijanie, zmniejsza obrażenie chyba. No dobra, mniejsza. Dźgnij, może się uda? Oczywiście, że nie. Jakby inaczej. Nie, co może najmądrzejsze, ale idź. Animacja nie jest najpiękniejsza, ale dobra. Ważne, że skuteczne. Osłabienie, okej. Było wydziało. Unik i pudło, dobra. Toczą się głowy. Proszę, przez ten efekt to jest pierwszy. Ciekawe. Dobra, to dźgaj. A, nie możesz. Dobra. To będzie jedno pole i teraz dźgaj. Pudło, oczywiście. Jakby inaczej. W takim razie ty, mój drogi chłopcze, podbiegnij, może ty trafisz chociaż. No, pudło! To się nazywa pech. I w sumie, nie wiem, jak ta walka trwa. Zdecydowanie, na razie jeszcze zostawię sobie powolne tempo, ale z czasem będę musiał się już naumieć bardziej to wszystko grać. I w sumie pewnie powinienem tego używać. Tak myśląc. Logicznie. A powinienem już tego dawno używać. Tego całego autorytetu, no. Ciężko po prostu stwierdzić, co ma sens, czy nie. Okej. Powiedzmy, że zaryzykuję i użyję tego. Dobra, zobaczymy, jak to zadziała. A, ona prawie życia już nie ma.
Nawet nie wiem, kiedy straciła to życie, no dobra. Okej, dobra, nie musiałem tego nawet robić. I... Wszystkie wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Achievements... Wygrał swoją pierwszą bitwę. Następny będzie... Czerwone reklamy, okej. Zwycięstwo z 25 pd. Czyli ekszpów. Dobra. Ściany ognia nie muszą być nudne, wciśnij ta podstrzelowana, bo obróć dowolny efekt, dobra. Nie jestem pewien, co chodziło, ale okej. No to wygląda w sumie, że jakaś zbrojownia. Ładne rzeczy tu mają. Well. I think you should look at this, sire. Sire? Sire. What? Okay, coming. What did you find? Wait, a sketch of House Lauren's family tree? That's exactly what we need! Oh, but it's incomplete. Damaged. It's a start, no? What do you mean? Look at it as one looks at a foundation. With this, you get a tangible base to build upon. Questions to answer, people to look for, names to check. A direction, so to speak. Which is exactly what we need right now. No w sumie, Griffith ma rację. Mimo tego, że jest dosyć sztywniakiem, to ma rację. Sure that eventually we will be able to fill the blanks ourselves. You're right. Let's show this to the girls, Griffith. Agreed. And as unenthusiastic as they were, let us hope they have cleaned up the main hall. I'm sure Grandfather would nag them to death otherwise. Oh, by the way, before we go... No, tu co, żeś znalazł? This seems out of place. A, to. No tak, przyznam szczerze, wydaje się na model, bardziej na model postaci niż na otoczenie. Indeed. Ale tak. It does not resemble any of the other armors around the castle. Thoughts? It seems Lord Amarion in origin. Sun symbols everywhere, plenty of ornamentations, highly impractical, perhaps used for ceremonial reasons. In all honesty, it is hard to tell sometimes. Lordamar's knights like it gaudy. Lordamar? The kingdom of Lordamar to the east? Militant sun worshippers? Wojowniczy czcicieli słońca? Okej, dobra, zabierzcie mnie do nich. Niepewno się dogadamy. The very same, yes. Powiem szczerze, osobiście uwielbiam wojowników słońca. Dark Soulsów, a ty, jeśli są chociaż trochę podobni, no to dogadamy się zdecydowanie. Why would a Lordamarian armor be locked in here? We're in Rashtil. That's far, far away. A gift from a king, perhaps. Could be. Think we should do something with it? If it doesn't involve Lady Gwen pawning it off for money, then yes. I was thinking more along the lines of main hall decoration, moving it somewhere more presentable. I do not see why not. All right, hop to it. Sometimes I think you and your sisters are more alike than you imagine, young master. No tak, tutaj trochę się zgodzę z tobą, gościu. Nasi bohaterowie docierają do zbrojowni, w której znajdują niekompletne drzewo genealogiczne lodu, rodu Lorenów. No i cóż, choć informacji jest tam niewiele, mają przynajmniej solidne podstawy do tego, by dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w królestwie. Do tego wygląda na to, że ktoś zostawił tu podejrzaną złotą zbroję. Nie nazwałbym jej podejrzaną, ale tak, niech będzie. O, w ogóle ładne miejsce. Mimo wszystko ładne. Patrz, do zbitlin to było ruiną. To be honest, we didn't really clean much, but we found this. What's that? Looks like a family tree. Our family tree, I assume. Yeah. You know, this may actually be useful. We're going to need stuff like this if we want to get to the bottom of this debt business. Our thoughts exactly. Oh, but it's more than that. Dziadek znowu. Narrow-minded in this boy, it's not just about who borrowed what, you know? If you want to be a king, you need legitimacy. And that means history, lineage, solid facts, everything that constitutes rulership. You may frown upon this, Sonny, but there are folks who buy into this more than they buy into money. It's a chunk of knowledge that will help you in the long run. Okay. I agree. If we are to be nobility, we need the bearings of nobility. And if it helps us on more than one front, all the better. But I can't be running around dusting off chronicles. There are things to do right here, right now.
You're not alone in this, big bro. Remember? Akurat ją bardzo polubiłem, szczerze, przez te kilka dialogów. Boring ancestry stuff. I'll be digging into documents and family affairs while you do your thing. Which I assume will involve whacking uglies. Yeah. What about me? What about you? I want to help too. How about no? I think that's an excellent idea. I'd appreciate it if you two would work on this together. Are you serious? Oh, wściekła się. You heard him. Oh, come on, sis. Why the long face? It's going to be fun. Ah, also, I bet your duties will take you all over Rashtil, Sammy. Methinks you should also ask the nice ladies over here to look after the city while you're away. All in all, you're in this together, As a family. So are you, old fart? Ej, nie przesadzaj. To, że jest tutaj uwięziony na wieki jako duch, nie oznacza, że trzeba go tak już obrażać. Can I trust you with this then? Leave it to us. Nie budzisz żaby. Pierwszy raz coś takiego słyszę, ale okej. Może tak się gada, bo... albo gada, nie wiem. What about you, Griffith? You know my answer. I swore an oath on your father's dying breath that I would not leave your side. I shall follow you in the field should you call me to do so. Very well. What's our next step? Bardzo dane swojej sprawie. Powiedziałbym szczerze, że na pewno jeśli chodzi o standard z jakiego D&D, jest on praworządny. Czy dobry, czy raczej neutralny, ciężko mi powiedzieć. Na pewno nie jest zły. Ale praworządny na stówę. No, niech ciężko powiedzieć. Bo on wydaje mi się na dobrą postacią. Może niekoniecznie praworządną, ale też nie wiem, czy chaotyczną. A co do reszty, trzeba powiedzieć więcej. Turns out there are still some people living in the area. Eh, proszę. Really? Yep, there's an inn near the crossroads, not far away from the gates. I saw light coming from inside, so they're most likely still in business. Here, big bro, I'll show you on the map. Ho-ho-ho, that's excellent news. If anything, you should go and introduce yourself. You're going to be their ruler. Ej, ten dziadek naprawdę dużo mówi o tym byciu królem. Wiecie, ja bym wolał być ich towarzyszem na początku. A potem ewentualnie władcą. A ta już naprawdę. Ta już się zachowuje, jakby była naprawdę jakaś wielka dama na włościach. Chociaż dopiero co niedawno nie miała niczego. W moim domyśle oczywiście, bo nie wiem, jaka była historia taka całkowita. What exactly will this accomplish? Now, now, young lady. A king is nothing without his subjects. Any fool may claim a pile of rubble, but without people, you're just an empty title. Or a tyrant. No, my boy, one cannot rule in a vacuum. You need to be a person. Their person, not just a face on the throne. You may obtain riches and inherit lands, but in the end, true wealth lies in the hearts and minds of your people. You are only as powerful as the respect you command. Never forget this. Respect of my people. Ah, at last, the patriarch speaks my language. Duty, service, loyalty. We shall forge bonds everlasting. This, I swear. Definitivně praworządny. Yeah, what he said. All right, I'm off to the inn. Griffith? At your side. Let's go then. Czy żeby znowu były jakieś dalsze dialogi? Dobra. Widzę, że to jest podsumowanie tego wszystkiego w tych sekwencjach, więc nie muszę chyba tego czytać. I... okej, okay. Ostatnio zapomniałem coś zajrzeć po tym, jak mówiłem. Musiałem uruchomić ponownie. Więc pozwólcie, że także szybko po prostu przeklikam, co trzeba, żeby tylko mieć już informację o wszystkim. Tak jak to było wcześniej. No, trochę zapomniałem. I... dobra, w takim razie wygląda, że to oni są tego typu. Dobra. Okej.
Czyli pierwszą towarzyszką, którą pozyskamy z tych wszystkich rzeczy, będzie ona chyba w takim wypadku. No chyba, że szczerze powiedziawszy... jakby to najłatwiej wytłumaczyć. Chyba, że będzie dało się tutaj zdobyć ich wszystkich. Ciężko mi stwierdzić. Chociaż tak to powiem szczerze, patrzę, reputacja pozostała do zdobycia 4, tak jakby... Tutaj trzeba było wybrać jedną ze stron. W tym wypadku... Oczywiście nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. I przegrać tu różne informacje. Dobra, mniejsza. Idziemy po prostu tutaj. Pod lorem ipsum, czegoś tak. I zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Krowi powiem, nie istnieje, okej, jakieś inne takie kłopoty. This is the place, young master. Welcome to the placeholder. Can I get you something? Lilka, okej, czyli widać, że... Fajne zrobili. Chociaż jej głos nie jest najprzyjemniejszy, że tak to określę. Hello. Well met. We would like to speak with the esteemed owner of this fine establishment. Post haste. You're weird. No, masz trochę rację. Mister, why does your friend speak like a weirdo? Gods, Griffith, you just can't reel it in, can you? I'm sorry, we don't want anything. Thanks, can we speak with the owner? Sure, what do you need? Wait, I think I'm not getting through. The owner, as in the guy who owns this place? Yeah. Aha. And that's you? Yep. Wow. Spodziewam się, że on potem będzie tu rządził, ale okej, fajnie. But you're like, what, 12? Yep. Okej, czyli 12-latka rządzi tym miejscu. All right, Griffith, you win. Lend me a hand here. You're the owner, then. Are you guys slow or something? What about that menacing gentleman behind the counter? Him? That's my dad. He works here. Okay, ciekawa sprawa. And co-owns the place, I guess. Aha, dobra, czyli ona uważa, że ona jest właścicielką, chociaż tak naprawdę chyba on jest właścicielem. A może nie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Aha, thank you. That's what we wanted to hear. Huh, weirdos. Tak. Wielcy dziwacy. Greetings. Okay, czyli to jest ten co bas. Are you the owner of this inn? Aha, czyli on tylko mruczy. I am Kay of House Lauren. I wanted to inform you that I... Za szybko klikłem, ale okej. Well, the rebuilding... Please stop staring at me like that. You're freaking me out. Tylko mruczy. So, weather's nice, yes? Come on, give me something to work with. Pretty please? Co się mówi, że on jest niemowym? Oh, for the love of... I won't answer, you know. A, bezdomniak. What? Baz never speaks. What do you mean he never speaks? He can't speak? Dunno. Haven't ever heard him utter a word. How does he manage to run a tavern? That girl over there, Rilka, his daughter. She is a slips for all it's worth. I noticed he's a little... intense. Yeah, that's Baz. Staring the crap out of people, one customer at a time. And you are? Shichirochi. Or just Shichi. I used to fight in the war, and that's where I met Baz. Okay. To może jednak nie jest jakiś całkowity bezdomnik. Which war? Does it really matter? Well, we're veterans, good sirs. Spending our retirement running an inn in the ass end of nowhere. Are you also an owner? No. Yeah, I like to think of myself as a permanent guest who doesn't pay for his drinks. And sometimes sleeps in the basement. So, you're a bum. Yeah. Dobrze określone. Hey, some of us quit the war with dignity. Me, I got a hole in my wallet. Also gonorrhea. Oj, kiepsko. I see. I take it that the inn doesn't get many visitors. Nope. Supposedly, once upon a time, these crossroads were an oft-traveled trade route.
No w sumie, ponoć ten kraj kiedyś był bardzo sławny, czy to miasto. Heart of Ascalia, the jewel of Reshitul, blah, blah, blah. Long gone now, only roaches and rubble. I'm Kay of House Lauren. Ascalia once belonged to my family. Oh yeah? Indeed. You're here to fix things a bit, boy? More or less, yes. Hear that, Baz? We got a king over here. Business will flow again. Patruje się gniewnie. Ja chyba nie będzie nigdy mówił. Jeśli będzie, to mnie zaskoczy. I znowu mam pół godziny w sumie, a tutaj nadal dużo się nie zrobiło. Zdecydowanie za dużo dialogów, jak na mój gust. Well, that's nice and all, but I'm afraid you'll be having some problems getting people to resettle. How so? It's because of the beast! They're afraid of the beast! Wah! What manner of beast are you talking about, young lady? They say it's got three heads, and its eyes are like fire, and it shoots acid out of its rear! Truth told, no one knows. Hm. Obraziła się dziewczynka. But it's true. Something stalks the woods, cutting animals. People are afraid of it. They say they can feel its eyes on their necks as they travel through the forest. Now, I've heard that even elves steer clear of these parts. Yet nobody has ever actually seen this beast. Nope. Okay. Sounds like a myth, no? Indeed. Yeah, well, myth or not, it scares people. Besides, you're the top dog around here now, laddie. If anybody should be worried about this, it's you. No, oczywiście. Najgorsze rzeczy będą na nas zostawiać. Will you be slaying the beast, good sirs? Indeed we will. If it truly exists, we shall restlessly scour the land until we manage to plant a sword in its squishy and monstrous forehead. Ej, dobra, ciężko będzie go polubić. Ale i tak, jakiś tam sposób jest czarujący. What? Oh, it's so exciting! Can you drop by later and tell us how it went? Papa loves stories! Right, Papa? Nadal mruczy. On my honor. Well then, good luck, laddie. Happy hunting. I'll be raising a mug here, hoping for your... non-demise. Now wait a minute. Dobra. Cóż. Powiem szczerze, na tym zakończę. Chyba dzisiejszy epizod. Tak byłoby najlepiej. Chociaż, dobra, jeszcze dokończmy te dialogi dzisiejszej. I tyle. Nie będę się chciał potem znowu kolejny odcinek tylko przegadać. A jeszcze możemy trochę pociągnąć. Odnajdź bestię, okej. Okay. Jakieś informacje nowe, zobaczymy później. Nowe postacie do miasta. Okej, okay, tu jest ten cały... Chichiroshi, czy jakoś jak mu tam? Tu pozwalam dodatkową próbę podczas łowienia ryb. Okej, okay, ciekawa sprawa. Jeśli będzie znajomym. Jeśli będzie kumplem, będziemy mieli plus 100%, plus 100 zdrowej i 2% wszystkich odporności, przyjemne. Bo oczywiście trzeba będzie to chyba uruchomić. Potem... Większa szansa na złowienie ryb przedmiotów, okej. Okay. Przenikanie ataków fizycznych. I zwiększa szansa na wyłowienie rzadkich lub unikaltowych przedmiotów. Przyjemne. A w przypadku Baza i Lilki. Okej, okay, czyli nie są traktowani jako jedna postać. Jest zwiększenie przychodów DLC-ków o 5%, super. Większa XP zdobywanych podczas budowania więzi. Okej, okay, definitywnie. Przydatne, a nie ma możliwości na osłabienie. Pewnie dobre, ale nie jestem aż taki przekonany. DLC-ki więcej, oczywiście. Jeszcze więcej DLC-ków. I tutaj jeszcze więcej expów podczas więzi i jeden do czasu trwania pozytywnych efektów. Okej, okay, fajne efekty. Fajne. Definitywnie warto będzie się nimi zająć, ale zanim coś więcej, to... Zapisałem gry. Pierwszy samouczek, drugi pozostały dni 56. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. I w drogę... Okej, okay, czyli tu jakaś wyprawa chyba będzie.
Czyli teraz mam na głowie jakąś z lekka niebezpieczną bestię? Ty, nie wierzę. Jacy ci ludzie są łatwowierni. Okej. Okay. I widać, że tu jest sporo towarzyszy do odblokowania. Nie chcę, żeby nie mówić za dużo. Spójrzcie na to. Przypomina wam to coś? Chociaż delikatnie? Bo mi tak, ale tak, więc nie będę mówił. W ogóle się kliknę w drogę, to co tutaj jest dalej? Okej. Okay. Przemieszczanie się po Rashtilu. To ogólny kształt twojego królestwa, stąd możesz podróżować do lochów, miejsc ważnych wydarzeń i innych istotnych lokacji. Podróż do średniego obszaru zajmuje jeden dzień w grze. Prawda, do lochów mogę wysiąść liczby dni, zależnie od rozmiaru. Jeśli będzie wyższy od dni do istotnego fabularnego terminu, nie będzie można wejść do lochu, okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli widać jedną rzecz. Po pierwsze, nie zawsze wszędzie można pójść, po drugie, nie, mam się nie wałęsać bez celu. Bo w regali czas jest najcenniejszy. Okej, okay. Kalendarz, rok. Mhm. Każdy jest 9-8 miesięcy, miesiąc 4 tygodnia, tydzień jest 7 dni. Znaczy 4 tygodnia. Okej, okay, to jest trochę krótsze, ale okej, okay, dobra. I tak, stąd będzie można iść. Wow. Muszę przyznać obszerne. Ale tak, więcej. Myślę, że więcej tych wszystkich rzeczy. No zobaczymy już w następnym epizodzie. Bo tak, szczerze, i tak już dwa odcinki dzisiaj będą, więc w sumie były. Bo to jest drugi, który zobaczycie. Tam widzicie w sumie. Ja ciężko mi się tak mówić o konkretnym terminie, bo zazwyczaj nie nagrywam z takim wyprzedzeniem, jeśli to ma być jakiś konkretny dzień zaplanowany czy coś, a tutaj. No powiem sobie szczerze, że wyprzedzenie jest całkiem spore, więc no. Dobra, mniejsza to. Więc tak, po prostu to co dalej, to zobaczymy już w następnym epizodzie, który będzie prawdopodobnie za tydzień, chyba że, nie wiem, aż tak dobrze przyjmie gierka, że zdecyduje się częściej pokazywać. A póki co to by było na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia, no i trzymajcie się oczywiście i hej, hej!